Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do drugiego odcinka z gierki Star Wars Battlefront z serii Powrót do Dzieciństwa. Moi drodzy, nagrywam dlatego, że pierwszy odcinek od was dostał wiele, wiele łapek w górę, bardzo fajne komentarze, że wam również to troszeczkę nostalgicznie przywróciło czasy dzieciństwa niektórym z wam. Tak więc cieszę się bardzo, właśnie o to chodziło w tej całej serii, żeby wam pokazać stare gierki, które ja grałem, żeby trochę o nich opowiadać z mojej perspektywy, ale również o to, żebyście to wy właśnie poczuli tą magię dzieciństwa, to się mówi, bo dawno mówi się. Chociaż dla mnie, ja to tak czuję, że dawno temu dla mnie gierki były po prostu o wiele lepsze. Nie wiem jak dla was. Moi drodzy, dzisiaj będzie również wyjątkowo następny drugi odcinek z Battlefronta. Również sobie troszeczkę pogadamy, troszeczkę porobimy zwykłą kampanię. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Dostawcie łapki w górę. To już będzie ostatni odcinek z Battlefronta, a potem lecimy z innymi gierkami z serii Powrotu do Dzieciństwa. Tak więc zapraszam was do oglądania, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Dzisiaj jest walka o Felucję, czyli dosyć charakterystyczną wyspę, którą widzieliśmy również i w filmie Star Warsów oczywiście, ale bardzo mało, bo sam nie wiem, czy Felucja kiedykolwiek była jako taka pokazana jakoś bardziej. Ja pamiętam Felucję tylko i wyłącznie z jednej sceny, kiedy to Sithowie postanowili wreszcie zrobić apokalipsę Jedi i tam właśnie była jakaś jedna Jedajka właśnie na tej planecie, tak więc tylko i wyłącznie wtedy z tamtej scenki ją kojarzę. No ale walić, moi drodzy, zapraszam do oglądania. Umarłem. Okej. Okay. Ale to jest Battlefront! Dobra, może zagram sobie snajperem, bo patrzcie jak on ma super camo normalnie. Atak z przeszłości, dobra, lecimy. Tak moi drodzy, po prostu zapraszam do oglądania. Dzisiaj trochę gadania również o tym, bo troszeczkę osób mnie pytało, ale obrażenia teraz tam u góry macie pokazane. Tak w ogóle, ej, czemu mi nie mówicie, że ja mam kamerkę tam, gdzie jest ten, no, klik, 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 magia montażu, dobra. I po prostu, moi drodzy, pogadam sobie również i o multiplayerze na Battlefroncie, ponieważ troszeczkę osób do mnie, nawet nie do mnie, tylko giń, rzuciłem ci granat, zjedz go. Yeah, no scope. O multiplayerze i opowiem jak to było dawno, dawno temu. Dawno temu multiplayer w tej grze istniał. Dawno temu, czyli mówię o nawet czasach jej premiery. Jednak dawno temu był taki program, który nazywał się GameSpy. To był to całkowicie legalny program, który po prostu odpowiadał za gierki multiplayer. Ty też COOP. W znaczeniu takim, że jakby to powiedzieć, ogarniał serwery, tworzył serwery, tam ludzie po prostu robili serwery i na nim się po prostu grało. Był to specjalny program, w którym normalnie trzeba było się zarejestrować, stworzyć swoje konto i potem przez GameSpy'a normalnie, jak można powiedzieć, przez Origina albo czy też przez ten, jak gramy w Battlefielda, co nie, to przez jakąś tam specjalną ichnią wtyczkę gramy, można powiedzieć, więc to jest taka jakby wtyczka do multiplayera istniała, ale GameSpy niestety, jak dobrze pamiętam, chyba 2 lata temu, kurde, chociaż nie jestem pewien, wpiszę sobie w Google, kiedy GameSpy upadł, bo GameSpy już po prostu nie ma, go już po prostu nie sponsorowano, nie miał pieniążków, gier na GameSpy już po prostu nie było, GameSpy po prostu umarł śmiercią naturalną. Dobra, mamy teraz chronić ATT, to coś, tego żuka, to zawsze żuk nazywam, podobny jest, co nie? Więc GameSpy'a po prostu nie ma i to wiąże się z tym, że przecież nie ma multi do Battlefronta, ale nie, multi do Battlefronta, tego, ze Star Wars Battlefronta 2, multi jest, moi drodzowie, multi normalnie istnieje. Tutaj ktoś atakuje, ale nawet nie, co to za roboty? Czemu ja wziąłem snajperkę, nic nie widzę, giń! Dajcie mi pistolet albo coś, rzucę im tutaj tą wieżyczkę automatyczną, dobra, pięknie. Dobra, no scope'ami będziemy walić, dobra, to nie jest dobry pomysł. Więc multiplayer, jeśli chodzi o to, istnieje, jednak jest to, o cholera jasna. Multiplayer bardzo skomplikowany. Musimy ściągnąć sobie tak zwany Game Ranger, jeśli się nie mylę. To jest też taki program specjalny, coś na wzór GameSpy'a, tylko taki bardziej otwarty, bardziej o wiele łatwiej dostępny i tak dalej, i tak dalej. Taki banalny, gdzie właśnie przez Game Rangera można również serwery na bardzo, bardzo wiele gierek multiplayer grać, które w teorii tego multiplayera nawet w ogóle nie miały. Tak właśnie Game Ranger pozwala utworzyć takie serwery, gdzie ludzie mogli razem grać w gierki, które im się podobało. I jest to do teraz właśnie możliwe. I tak jak mówiłem właśnie, ale headshot. Tak jak mówiłem, jest to właśnie nawet i do teraz możliwe, żeby zagrać w Battlefronta 2, tego, którego oglądacie w multiplayer. Jednak jest to też, tak jak mówiłem, troszeczkę skomplikowane. Przez co najczęściej w świecie poszedłem, można powiedzieć, na łatwiznę. I postanowiłem nagrać dla was single playera, który i tak jest genialny, oprócz tego, że chodzi w 20 klatkach. Dobra, musimy chronić tego ATT. ATTE. A to jest w pidziut głupich robocików, więc wypad, po prostu wypad. I gramy. Przy okazji, jeśli chodzi o serię całą Powrót do Dzieciństwa, następny odcinek będzie z GTA, ale nie powiem z jakiego. Było to pierwsze moje GTA w życiu, które przeszedłem. I tak naprawdę pierwsze GTA, które tak naprawdę w życiu
zagrałem. Pierwszy GTA, w który się strasznie wkręciłem, pierwszy GTA, którym się strasznie spodobało i nie był to San Andreas, więc możecie skapnąć się sami, ponieważ zostały dwa takie GTA stare. Zostały GTA Vice City i GTA 3, więc każdy raczej wie, w które ja pierwsze zagrałem. Mogę grać jako Ayla, tak jest, to jest ona! F1, tak, to jest ta właśnie Jedajka, która została zabita na tej planecie w jednych wojnach. Kurde, nie wiem, który to było. W trójce? W czwórce? Nie pamiętam, w której było to, że się zbuntowało wszystko. Dobra. Ale wreszcie możemy grać jako Jedi. Ja tą kobietę uwielbiam, bo nią również można było grać. Znaczy, w Battlefroncie można grać wszystkimi, nieważne tego, czy ktoś zginął w filmie, czy nie. Gin! Na Tatooine, na multiplayerze, i ona tak urała po prostu, co nie? Wystarczyło się bronić i wygrywaliście większość rzeczy, tak więc... Ona to była najlepsza Jedajka, jeśli jest takie słowo. Naprawdę, polski język trzeba dbać, za chwilę mnie jakieś hejterzy, nazi, grama złapią, że nie mówię po polskiemu, więc ta oto Jedajka, prawda? Po prostu była najlepszą Jedajką, jeśli chodziło o gierkę, rozrywkę, multiplayer. Tylko czekajcie, bo ja tu ich rozdupczam, a ja mam zbierać flagi. Bo mam tutaj coś pokazane i tak, 5 klatek na sekundę. Nie, ja mam go chronić. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Powiedzcie, że się napiję. Jestem trochę schorowany, więc jeśli będę sobie popijał herbatki, to nic mi nie róbcie. Dobra, mamy chronić wieżyczki. Obronne obok jakiś tam drzew fungal. Ja po prostu kocham uniwersum, moi drodzy. Nie, mam je zniszczyć. Aha, dobra. To lepiej! Po prostu kocham uniwersum z całych Gwiezdnych Wojen. Przy okazji jeszcze będzie jedna gierka, jeśli chodzi o powrót do dzieciństwa. Związana ze Star Warsami. I będzie to, moi drodzy, KOTOR. KOTOR, czyli Star Wars Knight of the Old Republic. Zaryzykuję to stwierdzenie. Najlepsze MMO... Jezus Maria. Już mi się od razu z tą wersją, gierką MMO Star Warsami kojarzyło. Najlepszy RPG, jaki grałem w życiu, to jest KOTOR, co nie? Sorki, Wiedźminy, nie grałem w trójkę, a myślę, że trójka by na pewno wygrała, jeśli chodzi o to, o mój ranking najlepszych RPG. Ale po prostu KOTOR tak zaorał w moim życiu, że ja go nie przyszedłem. Żadnego KOTORa nie przyszedłem nigdy w życiu. Ale on był tak cholernie rozbudowany, tak cholernie piękny. I po prostu byłem wtedy jeszcze fanem całych Star Warsów, Gwiezdnych Wojen, kiedy się wreszcie obejrzało te pierwsze filmy. Bo ja pierw grałem Battlefronta, a potem obejrzałem filmy, żeby nie było, co nie? Tak dawno temu tak było, że w telewizji Star Warsów nie pamiętam, żeby kiedykolwiek puszczali. Wygrałem, udało się jakaś misja. Uwaga, za chwilę będzie mały ekran, żebyście się nie zdziwili. Zrobiłem sobie jeszcze jedną misję, więc po prostu KOTOR musi być. Nie wiem, czy jeszcze, czy jedynka, czy dwójka, prawdopodobnie dwójka. Dobra, udało się. Dobra, Stilgard 26 kili 2D, proszę bardzo. Dobra, teraz mały ekran będzie. Tak więc, no, takie życie, przepraszam was bardzo. Zapiszmy sobie, oczywiście. Tak wygląda Battlefront, żeby nie było. On normalnie w 1080p nie chodzi. Wiecie co, nie chcę... Cholera jasna, czy chcę walczyć o kaszyk? Dobra, gramy. Lecimy, moi drodzy, również i z tym. Lecimy z misją kosmiczną, czyli walka statkami. Dzisiaj w ogóle na informatyce zrobiłem X-Winga w Blenderze. Coś mi ostatnio wziął na tego Blendera, no ale skoro można, to czemu by nie. Wezmę sobie tego. O, X-Wing! Nie, to nie jest X-Wing. O, daj, ja chcę tym, ja lecę tym. Starfighter, chodź tu. To chyba najgłupszy statek na świecie. Dobra, co ja mam zrobić, bo... Jezus Maria. Zginąłem. No każdemu się zdarzy, no. Nie, co za debil, ukradł mi... Te boty są gorsze niż ludzie. Dobra, może wejdę w to jednak, bo... To jest jakiś duży statek, tylko że... Czekajcie, czy nim w ogóle tu można... Czy on jest zepsuty? Czy on jest zepsuty na fakcie? Nie, zostawcie mój statek. O, dobra. Ja rekwiruję. Dobra, lecimy. Nie wiem, co mam zrobić, chyba muszę coś zniszczyć. Więc po prostu to niszczymy. Kurde, mol, co oni tak nawalają tymi wieżyczkami? Ja to ledwo cokolwiek robię w ogóle. Wiecie co, ja chyba muszę tutaj wejść do środka. Tego. Nic nie widzę, tak zwane. Czy tutaj jest gdzieś... Nie, to nie o to chodzi. To na pewno nie o to chodzi. Przecież ja tak tego nigdy nie zniszczę. Zagram tym, bo nie jest może... Nie, sam ten typek, kurde, nie, dajcie mi jakiś lepszy statek może. Howling? Nawet nie pamiętam tego. Bo tak, jest problem, bo tego nie zniszczę. Patrzcie, jak ja mu mało biję. O, cholera, ten... O, dobra, nieważne, tym... To ma sens. Dobra, teraz to ma sens, to nie? Tak, Stilgar brał najlepsze statki na świecie i myślał, że cokolwiek zdziała. Ech, debil, poziom Stilgar.
Dobra, dobra, kamikadze. Kamikadze, o, przeżyło. Wiecie dlaczego chciałem kamikadze? Bo po prostu kamikadze jest mocne. Kamikadze bardzo dużo obrażeń bija, że mamy nieskończoność życia, to co ja tracę? Ja przepraszam bardzo, dobra, no. Dobra, robimy tak. Taki deszcz, o kurde, coś mi bije za 300, 200. Czy ja się mogę zatrzymać? O. Tylko, że we mnie leci... Unik! Chciałem kliknąć... No i to mój mnie zabił. Dobra, nie było. Czemu to na niebiesku pisze? Ja jestem niebieski. Nie ogarniam. Dobra, trudno. Ale już prawie zniszczyliśmy to coś. Więc jest bardzo, bardzo dobrze. Jednak te obrażenia tych bomb pod prawym przyciskiem myszy są ogromne. Czekajcie, w ogóle kurde, czemu nie mówicie, że macie ten mikrofon tak nisko, a teraz jest troszeczkę... Nie! Nie! Pięknie, udało się, udało się! Dajcie mi to dać wyżej, o, może tak. A, jeszcze tutaj widzę jeden statek. Te walki są fajne, nie mówię, że nie, co nie? Tylko, że to troszeczkę czasu zajmują. Ja tutaj mam specjalny statek jednak mimo wszystko pod... Kurde, no nie potrafię trafić. Za chwilę on we mnie wleci, znaczy ja w niego, ale... fuck, unik. Dobra, musimy zrobić unik. To nie działa podwójne S na tym, ciekawe. To była taka jakby beczka do tyłu, co nie? Czujecie, jaki musi być mindfuck ludzi, którzy na fakcie tak latają samolotami wyczynowo i tak dalej. Nagle jesteś u góry, potem jesteś u dołu. Co mnie obchodzi jakiś Starfighter za mną? Nie krzyż mi tu do ucha. Ja tu jestem zajęty. Kurde, w ogóle Battlefront sam w sobie miał tak genialną walki kosmiczne. Dobra, pięknie, udało się. Co mam teraz zrobić? Nie wiem, objective complete. Okej, mam zniszczyć jakieś ciężkie działa. O, ucieknę! Kurde, no bez jaj! Dobra, nieważne, muszę to zrobić jakoś tak. O, ja pierdolę, ile to ma życia. Dobra, ale raz uderzyłem idealnie i tyle życia traciłem, że nie wiem co. Też kaszy, to jest mapka dosyć, myślę, że wam znana. Znaczy, jako tako nie występowała w filmie zbytnio. Unik! No, u... O, przeżyłem. Dobra. A kiedy jestem właśnie tym typkiem, nie Marinesem, nie klonem, to bardzo, bardzo... O, tak widzę, że to też działa. Pięknie! No i tak się gra! Dobra, to po prawym już się powinno... Kurde! O, dobra, Stiller! O, War Hero jestem, co nie? I Guardian, pięknie! Gunship, ten enemy hangar. Okej, no to teraz muszę już sobie zagrać... teraz muszę jednak zagrać Marines. Ponieważ miałem coś zrobić Marines, Clone Marine. Ponieważ miałem wziąć jakiś statek, aby wejść do środka. Czy to jest ten statek? Tak jest. Okej, mam wziąć sobie ten statek. Czy ja mam? Samemu? Dobra, myślałem, że ktoś tu wejdzie, co nie? A jak tak, to nie, no walić już, dobra. Lecimy. Muszę teraz tam lecieć do środka. Nie wiem, co mam zrobić, ponieważ nie doczytałem. Ale i tak będzie ciekawie. Dobra, o ile przeżyjemy. Kurde, jakie gry powrót do 10 lat, taka fajna seria dla mnie. Dla mnie, nie wiem jak dla was, mam nadzieję, że tak, no ale po tym co ja widziałem, co porobiliście te łapki. Co za debil, kamikadze, debil! Dobra, dobra, ląduj, ląduj! Ląduj, bo nic nie widzę. Wychodź już stąd. Serio to wybuchło. Dobra, czekaj, Time Bob chyba... Nie wiem co mam zrobić, ale ogólnie mówiąc chodzi o to, że ten typek... A, ja mogę byle czym chyba tam lecieć. O, ała. Dobra, Starfighter, chodź tu. Niby X-Wing. Że chyba coś muszę tam zniszczyć, więc obstawiam. Ten ma bardzo fajne bomby, a z drugiej strony tamten ma fajny karabin, więc... Dopóki ktoś we mnie Aloha Akbar nie zrobi, to przeżyje, co nie? Kliknąłem spację, co nie? Coś mi przyjdzie. A, okej, mam zrobić to samo, co tam. Czyli po prostu wejść, rzucić bomby i to wszystko zniszczyć, więc dobra. Lecimy. Te roboty są takie głupie, że mnie nie widzą. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Ty też mnie nie widzisz. Ja już widzę, o cholera jedna. Ty, nie, 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 nie widzicie, nie widzicie mnie, spadajcie se. Ciul, 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 ciul.
Kurde, moli, ile ich tu jest, co nie? Ja rozumiem, że to jest trudniejszy poziom, ale nie przesadzajmy. W końcu to Stilgar gra. Kurde, spadajcie wszyscy. Pierdykaj już. O kuźwa. Ja nie wiedziałem, że to mnie wypierdyczy. Ale zniszczyłem już jeden silnik, bardzo dobrze. Nie, czemu ten... Kurde, ten statek się zniszczy, zanim tam doleci, a jak doleci, to sam pierdyknie. Dobra, trudno, raz kończy śmierć, nie? Poudaję, że strzelam, żeby nie wiedzieli, że to ja jestem. Pięknie. Dobra, teraz trzeba będzie tam jakoś szybko wlecieć. I tutaj wylądować. No i tak się gra, dobra. Aha, tam dalej to było, dobra, nieważne. Dobra, jeszcze tylko dwie bomby wystarczy rzucić. Nie widzicie mnie. O, spadaj działko, spadaj działko. Shit! Nie! Kurde! Muszę to przeżyć, muszę to przeżyć! Fuck, fuck! Dobra, nie ważne, wystarczy dwa rzucić. Pierdykło. O, jeszcze jeden. Ja nie wiem, czy to wytrzymie. Chyba jeszcze jeden będę musiał rzucić. O! Sorry, ale mi tak gardło suszy. Chory jestem, tak mam nadzieję, że... O, udało się jednak. Co mam zrobić? Secure kaszyk, battle plans. Okej, dobra. Jakieś plany muszę wziąć, więc w tym razem pojadę Clone Marines. Clone Marines, tak, Clone Marines. Marines, kurde, wersja Stilgar. Muszę wziąć te plany i uciec. Czyli po prostu muszę wejść, udawać, że coś robię. Czemu nie można strzelać? Dobra. Szkoda, że nie muszę tutaj Jediem grać. Chyba trzeba mieć po prostu wyższy poziom, mi się wydaje. Dobra, czekajcie, to trzeba zrobić po mojemu. Dobra, spadajcie. Mam flagę! To są głupie roboty normalnie. Ja w nie wierzę. Dobra, lecimy stąd. O, cholera, cholera! Myszka! Możecie mi wierzyć czy nie, ale tym się cholernie głupio skręca w lewo czy w prawo. O nie, missiles. Nikt do mnie nie poleci. To ja ucieknę. Dobra, wziął najgorszy statek jaki możliwy. On jest szybki, to prawda, ale... Dobra, udało się. Chyba wygraliśmy, moi drodzy. Chyba wygraliśmy. To powinien być już ostatni punkcik, jednak to była dłuższa misja niż poprzednia. I hop siup. Wszystko czy nie wszystko? Liberate. Tada, victory! Czekajcie, dajcie mi zobaczyć tylko ile nagrywa. Ojej, no 17 minut. To chyba jednak zakończymy ten odcinek tutaj. Ponieważ nie chcę, żeby te gierki z powrotu do dzieciństwa jakoś trwały długo, to chodzi o to, żeby troszeczkę wam gierkę pokazać i sobie po prostu pogadać, moi drodzy, i trochę wam gierkę przypomnieć, żebyście sami zagrali, o to też tutaj chodzi. A ja tymczasem się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Ja muszę wejść to po swojemu, bo inaczej nie mogę tego wyłączyć nagrywania. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa. Dobra, wyłączamy, cześć.